Cześć wam, dobry wieczór. Wczoraj wesołą nowinę otrzymałem od koleżanki. Zadzwoniła, pełna radości, super. No, nieco młodszy ode mnie, to wiadomo, że spodziewa się dziecka. Mój kolega został ojcem miesiąc temu. I tak wiecie, przychodzi taki czas, może nie u każdego, ale u mnie przyszedł. Zresztą już tak latem, jak gdzieś szedłem. I mam taką koleżankę też z moim dzieckiem. Kiedyś mnie odwiedziła. I ten instynkt, który... Może ja wtedy nie byłem za bardzo dojrzały, no, nie wiem, czy oczywiste, ale mając 20 lat przecież... No, też się spodziewaliśmy z żoną dziecka, jednak straciliśmy je. Potem były moje uczucia zamrożone przez picie alkoholu. I gdy wczoraj tworzyłem kolędę Lulajże Jezuniu i Jezus Malusieńki, mówię, kurczę, przypomniało mi się to lato właśnie i te dzieci, bawiące się na karuzeli, na huśtawce. Zresztą pstryknąłem tam kilka zdjęć właśnie, jak się bawi z małą. I to jest nieprawdopodobne uczucie. Nie powiem, że mi się pojawiła wczoraj chyba zazdrość. Odezwało się we mnie coś, co mnie minęło. Co mnie minęło, już mnie nie spotka. Nawet gdybym miał teraz kobietę zdolną do urodzenia dzieci, to już nie jest ten dla mnie czas. Nigdy nie chciałbym mieć tego ojca 20 lat, 70 lat. I tak mi. Ja normalnie się tak z nią cieszyłem przez ten telefon, krzyczę do słuchawki. I to wspaniałe uczucie, ona sama zaskoczona. Ja się wzruszyłem. Ja potem sobie usiadłem, jak tworzyłem tą kolędę. No i pociekły łzy. Dzisiaj bym miał 27-letnie dziecko. Nigdy nie można gdybać. Może nigdy bym nie pił. Z drugiej strony, wczoraj miałem takie przemyślenia. Spotkałem wiele osób, na przykład tam w ośrodku, gdzie byłem. Dużo tych ludzi, właśnie dużo konfabulujących, nadużywających alkohol, oni powtarzają to samo. Ja w każdej chwili mógłbym wrócić. Mam wspaniałą córkę, mam wspaniałego syna, zięcia, teściu, wszystkich mają wspaniałych, tylko oni nie chcą tam wracać. Jasne. Nie mówię, że wszyscy, większość tak mówi. Czy gdyby chcieli. I pokazują jakieś tam przypadkiem, gdzieś od kogoś może dostali zdjęcie. Och, jaki mój wnuczek jest fajny. I tak sobie pomyślałem, że czy lepiej nie mieć żadnego dziecka i właśnie być dziadkiem. Czy być takim, którego nie ma tak naprawdę. Bo całe życie poświęcił na alkohol. I tutaj bije się w pierś, jeżeli kiedyś mnie obejrzą z południa Polski, rodzina. Ja tak zaniedbałem swojego chrześniaka. Raz byłem tylko na chrzcinach. Chciałbym, żeby mi wybaczyli. I naprawdę, nie mogę przynajmniej mieć dzisiaj
wyrzutów sumienia jakichś, że nie jestem. Chciałbym być bardzo dziadkiem, no przecież to jest rewelacja. Jak, wiecie, jak ja byłem u siostry w Anglii, my mamy sporadyczny kontakt, także nie myślę sobie, że ja mam tak fajnie. To jest inny zupełnie temat. Czasem do siebie napiszemy coś na Messengerze, ale byłem tam kiedyś i świetny mnie zaszczyt, taki fajny komplement dostałem, że fajnie się, właśnie, że fajnie z wujkiem jest pograć w gry planszowe. Ja napisałem to samo. Żyliśmy w Chińczyka, w Warcaby. Super. Jakieś dable. I to są nieprawdopodobne chwile. A mnie to dorwało wczoraj, dlatego że pomyślałem sobie o świętach właśnie. Ja tu chcę też trochę się poprawić. I tutaj czujna koleżanka Asia powiedziała, no jak to będziesz sam? W innym sensie, Asiu, że jako, no nie mam domu też, nie mam mieszkania swojego. Nie mam tej rodziny, o to mi chodzi, że w tym sensie sama. To, że się zobaczymy i założymy życzenia, podzielimy opłatkiem, to tak. Nie wiem, jak to będzie, ale właśnie pomyślałem o tym, jak to jest nie mieć rodziny, nie mieć dzieci. Niby się tak mówi, teraz tu wszędzie czytam, że to tak nie jest w obecnych czasach. Ludzie oddają rodziców do szpitali, pod opiekę właśnie do domów seniora. Nie mają czasu dla rodziców, dla babci, dla dziadka. Wczoraj chciałem to nagrać, nie miałem możliwości. Już chciałem lecieć do samochodu, zimno, straszliwie. Spadły 2 cm śniegu. Piękny, świąteczny, zimowy klimat. I tak sobie pomyślałem, to jest naprawdę przykre, to są straty. Ludzie, to są straty. Jak masz 20-30 lat, opanuj się. Kiedyś będziesz płakał, że... I to nie chodzi o to, że ktoś się mną będzie opiekował, bo ja mogę mieć kobietę, żebyśmy razem spędzili swój średni wiek, swoją starość. Tylko to chodzi o ten świeży powiew, o te obserwacje, jak my byliśmy młodzi. Jakieś doradzenie się oczywiście nie posłuchają, odmrożą sobie uszy na mrozie. Dziadek, jak zrobić latawiec, a karmnik. Wspaniałe to jest. Przypomniało mi się też, jak byłem z taką kobietą, która miała 5-letniego synka. Ja po niego chodziłem do przedszkola i któregoś razu powiedział, o, tata przyszedł. Ja myślałem, że padnę. To było cudowne. Dzisiaj sobie zdaję sprawę z tego, że no raczej nie będę miał dziecka. Zobaczcie, że też jakie szczęście, że podczas tych całego tego mojej przygody, to niewłaściwe słowo, obcowania z alkoholem, nie mam niechcianych, niepotrzebnych nikomu dzieci. Fajnie to jest wszystko, co tak mi się miło to wspomina. No i właśnie, bo się rozmarzyłem. I tu nie chodzi o to, że oni mają być cały czas, że mają się mną opiekować, tylko wiecie sami ci, co mają dzieci. Mogę wziąć pod rękę kobietę i pójść na spacer z pieskiem. Mieć kotka. Ale to już nigdy nie będzie ten zawrót. Ta cała ta otoczka, to wszystko, co słychać u Basi, co u Kasi, co u Tomka, u Piotrka. Pierwsze chodzenie. Ale trochę przeżyłem tego, ponieważ wychowywałem pana brata, który... No zresztą. Pierwsze kroki, pierwsze piosenki, wierszyki. Teraz go nie ma. Ale to nic. Ja sobie dam radę. Muszę.
Trzymajcie się ciepło. A propos kolęd, od niedzieli co drugi dzień będę jedną rzucał z tekstem do śpiewania. Karaoke, jak ktoś będzie chciał. Mam nadzieję, że wam się spodobają. To jestem ja, to jest moje wnętrze, te kolędy. Mam każdą nutkę pieściłem. Trochę to w pośpiechu jest, ale no nie mogę wam puścić tych, co były 20 lat temu, bo to z taśmy zupełnie nie ta jakość. Zresztą trochę inaczej je zaaranżowałem. Chyba to wszystko. Szkoda. I to jest jedna z następnych strat. Myślę, że to przychodzi z dojrzewaniem. Właśnie, że człowiek się zmienia trzeźwiejąc, że to powraca. Ja dzisiaj sobie zdałem sprawę, że ja się niewiele zmieniłem. Ja nie jestem z takiego domu, że ja bluzgałem, chylałem, kradłem, wybijałem szyby. Ja to po prostu mam. I będę miał. No właśnie. Takie bym chciał mieć dzieci. Czego wam życzę. Dzieci, wnuków. Dbajcie o siebie. Hej. Jeszcze taka dogrywka bez montażu. Właśnie mi o to chodzi, że jaki musi być ciężar tego, gdyby jednak mieć dzieci i mieć wnuki, a nie być obecny. Żeby mieć złe zdanie, opinie o sobie. A mój tata ze mną nigdy nie był puszczać latawca, nie uczył mnie jeździć na rowerze. Zachlał na komunii. Straszne to musi być. Mój dziadek nigdy nie zawiązał mi haczyka na ryby. Nigdy nie pokazał mi lasu, klonu, liścia dębu, kasztanów. Nie opowiedział mi o jeleniach. Co to jest paśnik? Dlaczego te ryby się tak plumkają wieczorem? I to jest koszmar. To jest koszmar dla rodziny. Mieć ojca, dziadka, brata, kogokolwiek, pijaka.